Hejcia, dzisiejszego vloga zaczynam również od maluchów. Tu gotową mieszankę, jest tutaj marchewka, ogórek, płatki owsiane, kasza jęczmienna i trochę twarogu. Kureczki jedzą. My idziemy zobaczyć, ile mamy jajeczek. I w pierwszym gnieździe mamy jedno jajeczko. W drugim mamy... Na górze mamy dwa. Na dole zero. Dzisiaj z rana mamy niestety tylko trzy jajeczka, ale na pewno jeszcze jakieś będą. Jak widzicie, tutaj kogutki są na wybiegu. A ja tutaj dalej próbuję połączyć te z tymi. Trzymam kciuki, że w końcu się uda. Generalnie trochę namieszałam, bo tutaj jest kogucik, który był u tamtych kurek. Wymieniłam go po prostu na nowego, żeby po prostu nie było aż takiej wojny. Będzie sobie z tymi kogutami na razie. Jak na razie nie widzę żadnej wojny, mam nadzieję, że żadnej wojny nie będzie. Chyba go po prostu przyjęły, jak na razie. Chociaż już się krzyczały i były nastraszone. Ale na razie bujek nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie. A zaraz wam pokażę, którego tam dołożyłam, bo po prostu... O, widzicie, tak się dziwnie nadpuszył. Przełożyłam go tutaj, bo chciałam po prostu, żeby był kogusik, który tamte zna, bo po prostu męczył tak bardzo te nowe, że aż mi serduszko bolało. Więc jest sobie teraz ten tutaj. Będzie sobie na razie z nimi żył. Ja wam pokażę, którego tam dołożyłam jeszcze. A tutaj, jak widzicie, jest ten nowy kogucik. On jest jeszcze niedojrzały też. Dlatego właśnie tego też wzięłam. Znaczy nie, dlatego po prostu mi się podobał, bo jest najładniejszy moim zdaniem, ale oprócz tego jest jeszcze niedojrzały, więc myślę, że się do niego na spokojnie przyzwyczają. I nie będą go właśnie też biły, bo na razie go nie biją. Tutaj, jak widzicie, jest spokój, jak zabrałam tamtego koguta, więc myślę, że jest to dobra decyzja. Idę zobaczyć, czy tam nie ma wojny, bo może niestety być. Tego się tylko boję, bo ewentualnie oddzielę najwyżej tamtego koguta, tak do osobnej jego klatki dam. Ale tutaj taka zmiana właśnie zaszła. I od razu mówię, że nie, ten kogut nie... Nie będę zbierała jajek lęgowych od tego koguta i tych kurek. Jeszcze kupię nowego w przyszłości. Specjalnie do rozmnażania, ale na razie nie będę rozmnażać przez rok raczej, więc na razie mi taki kogut nie jest potrzebny. I mój tata zrobił cudowną kolejną klatkę. Tutaj będzie otwierana, o, zobaczcie. I ona jest taka troszkę mniejsza, w sensie chodzi o to, żeby nie mogło w niej też podlatywać. I jest mega, mi się naprawdę bardzo podoba, tak się prezentuje, zobaczcie, mi się naprawdę, naprawdę tak bardzo podoba. W niej będą pisklaczki, jak wyjdą z odchowalnika. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze pokazać, jak ta cała ściana teraz się prezentuje i wygląda, więc tak, tutaj mamy tą klateczkę, w której były te przepiórki średnie, no i są tu teraz koguty, konkretnie jest tu 5 kogutów, są to te koguty z tego lęgu i ten mój kogut. To jest ten kogut, który jest ojcem tej reszty kogutów tutaj. A jest takie stado kogutów. Ten kogucik jest taki ładny, ale ten, co jest u przepiórek tam niżej, mi się bardziej podoba. Tutaj mamy stado przepiórek i kogutów, ponieważ tutaj mamy dwie przepiórki standard z tego średniego lęgu. Trzy przepiórki, te dorosłe, te, co były razem z tym kogutem stamtąd. I mamy... tutaj dwa koguciki. Tu jest kogucik taki najmniejszy, który był męczony przez całą resztę kogutów, dlatego właśnie jest tutaj. I jest tutaj kogucik, który jest po prostu, mi się bardzo podobał, dlatego go tutaj dałam. Bo ten... bo miał zostać ten kogut, ale ten kogut robił taki raban tam, że no... Teraz, jak widzicie, jest spokój, a wcześniej... Wszystkich bił, wszystkich gonił, jak się pojawiły te nowe, a chciałam, żeby one tam były. Dlatego właśnie jest teraz tutaj z tymi kogutami i jak słychać, pieje. Tutaj stoi. On jest taki najmniejszy z nich wszystkich, jest taki mniejszy. To jest ich tatuś, ale tatuś jest mniejszy, nie? Kurczę, jeszcze tutaj tych kogutów i tych przepiórek. Tutaj jeszcze znajdują się malusie, piskluzie kochane. Patrzcie, jakie to są słodziaki. Już zresztą mówiłam nieraz. Tutaj mają taką dużą
Lateczkę ktoś tam też pieje. Czekajcie, bo chciałabym wam złapać ostrość. Zobaczcie, tam są pisklusie. I one są sobie tutaj. Mają swoją taką dużą klateczkę. Takie słodziaki tutaj mają pićku i jedzonko. I ta klateczka, ta nowa, co wam pokazywałam ją, ona jest naprawdę duża, jak na takie maluszki. Bo jest naprawdę, ona mi się tak mega podoba. A pisklusie są takie słodkie. Zobaczcie, jaki mały słodziak. I jeszcze tutaj nad tymi przepióreczkami znajdują się dwie świnki. No i teraz jest generalnie spokój u wszystkich. U tych też, u tych jest spokój. U tych też o dziwo jest spokój, bo spodziewałam się, że będzie raban, jak wpuszczę im koguta jakiegoś innego. A nie ma rabanu. Tutaj też nie ma, bo ten kogut jeden robił raban, który znajduje się teraz tutaj. I właśnie sobie tam je. A tutaj są pisklusie, które raczej rabanu nie robią jeszcze. One są takie słodkie. I teraz pierwszy raz są w ogóle na siatce. I tutaj już zostaną na stałe. Znaczy na stałe, aż podrosną troszkę i potem pomyślimy, jak to ułożymy, ale na razie jest tak. Jesteśmy z rana i zobaczcie, te cztery kogutki, które tutaj są, czyli te cztery młode kogutki, trochę pobite przez tego starszego koguta. Nie wiem, czy widzicie. Troszkę został pobity, tutaj wam na tym przykładzie pokażę, o. Troszkę niestety je pobił. Dlatego ja już go zabrałam od nich, niech one sobie tu odpoczywają. Dzisiaj ich na dwór nie będę brała, bo po prostu martwię się, żeby sobie nie nasypały ziemi i nie zrobiły jakiegoś zakażenia, ale jak widzicie, no są w ogóle zupełnie inaczej się zachowują. Są takie ospałe, muszą sobie odpocząć. Także już mają spokój, na razie niech sobie tutaj spokojnie odpoczywają. To wam chciałam pokazać tego koguta, który tak najbardziej ucierpiał. Ten widoczek ma tutaj, widzicie, taką ranę. Naprawdę smutny widok, bardzo. Tutaj jak widać, kureczki wypuściłam. Tutaj jak widzicie są. Tutaj też. I tam jeszcze w klateczce są. I jak mi wyjdą z tej klateczki, to wezmę wtedy maluchy na dwór i wezmę je dam do tej wolierki, bo mam ją dzisiaj wolną, bo tych kogutów naprawdę nie chcę wypuszczać, żeby sobie tego nie, tych ran nie zabrudziły. I pisklusie, jak widać, już też są na dworze. Twarożek dla pisklaczków. No zobaczymy, czy im posmakuje, bo jeszcze nigdy nie jadły. A jeżeli im nie posmakuje, to na pewno kury się ucieszą. Także idziemy dać to pisklaczkom, które są na dworze. Jesteśmy u kogutków, tutaj wyłączone mają światło, żeby mogły sobie odpoczywać, ale chciałam wam pokazać, że już stały, natomiast nie chcę zdjąć światło, bo niech sobie odpoczywają jeszcze potem. Tu mamy tego największego biedaka. Nie wiem, nie chcę ich stresować za bardzo, ale chciałam wam po prostu pokazać, jaki to jest bidulek. A tamten jest cały i nieruszony, bo ten był generalnie największy. Pisklaki zjadły twaróg i chyba im smakował. Trochę porozsypywały, no ale tutaj sobie są maluszki. Ja zabieram tą miseczkę, żeby im tu nie śmiecić. I niech te maluszki jeszcze odpoczywają na dworze. Jak widzicie, kurki już są na grzędach. Ja wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam do oglądania kolejnych filmów i jak zawsze życzę miłego dnia.